Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem odpowiedzią na tak, jesienny tak, w którym oznaczyła mnie poziomka, który stworzyła Anecznik. Linki do obu tych kanałów i poziomki Anecznika znajdują się w opisie tego filmu, a my przenosimy się od razu do odpowiedzi, moich odpowiedzi na tagowe pytania. Zapraszam Was dalej. Pierwsze pytanie. Perfumy, które mogłabyś nazwać jesień. Nic bardziej nie krzyczy do mnie jesień niż zapach Tea Rose od marki Perfumers Workshop. To jest zapach róż, takich późno jesiennych. Zapach jest mocno melancholijny, taki troszeczkę wspominający przeszłość. Świetnie imitują to w tym zapachu takie róże w formie potpourri, czyli takie wysuszone. Przy okazji jest to też piękny zapach, ale jednak w 100% kojarzy mi się z jesienią. Kiedy zobaczyłam to pytanie, to od razu wiedziałam, że powiem o marce Perfumers Workshop. Kolejne pytanie. Perfumy na jesienny wieczór przy kominku z herbatą, kawą, winem czy gorącą czekoladą? Wybór dowolny. Wybieram gorącą czekoladę albo kakao. To są moje dwa ulubione jesienne napoje. A perfumy to Pigmentarium Eroticon. Dlaczego? To są perfumy ciepłe, sensualne, bardzo czekoladowo-waniliowo-tonkowe i one naprawdę dobrze sprawdzają się w zamkniętych pomieszczeniach, bo to nie są perfumy mocne. To też nie są perfumy długotrwałe, bo na mojej skórze 4-5 godzin. Jeżeli wyjdę w tym zapachu na zimno, to ten zapach zupełnie ze mnie znika. Ale w taką cieplejszą jesień, a już zwłaszcza w pomieszczeniach, gdzie chcę pachnieć wyrafinowanie, wykwintnie, ale jednak tak przyjaźnie, to właśnie Eroticon. To są świetne perfumy. Kolejne pytanie. Perfumy na jesienny spacer w słońcu. Jest sporo takich perfum, które mogłabym nazwać pięknymi, słonecznymi, jesiennymi, ale wybiorę Voile d'Ombre. Czyli piękny spacer w jesienny dzień, taki słoneczny jesienny dzień, a perfumy są piękne, bo złożone głównie ze słodkich kadzideł. I same są w sobie bardzo słoneczne, więc myślę, że gdybym wyszła w takim zapachu na taki piękny jesienny dzień, to mój dzień byłby jeszcze piękniejszy. Kolejne pytanie jest trudne, bo pytanie perfumy na deszcz. Ja mam z deszczem taką hate-hate relationship. Nie znoszę takich mokrych, wilgotnych, jesiennych dni, bo kiedy wychodzę w takie dni, to mam wrażenie, że po 15 minutach całe powietrze, ubrania, włosy, wszystko się do mnie tak nieprzyjemnie klei. A kiedy jeszcze mam perfumy, które są choć troszkę bardziej wilgotne albo cięższe, to czuję się jeszcze gorzej z takimi perfumami. Więc na deszcz lubię zapachy, które są bardzo wytrawne, takie szeleszczące, drewniane i suche. Suche perfumy pomagają mi zachować takie wrażenie suchości na moim ciele, kiedy właśnie mamy taki bardzo wilgotny, deszczowy, jesienny dzień. Tutaj od razu pomyślałam o zapachach w stylu encre noir, ale o tym zapachu powiedziała już Justyna z kanału Miss Potocki, więc może coś innego. Pomyślałam też o Zagorsku od Comme des Garçons, choć Zagors jest w tej kategorii dla mnie troszkę zbyt mroźny. Ale znalazłam innego kandydata. Aedes de Venustas en son japonais, czyli zapach kadzideł. Jest tam dużo z kadzidła kościelnego i to kadzidło kościelne przebija gdzieś ze spodu, ale tu jest troszkę słodziej. Jednocześnie jest to zapach znany i nieznany, bo kadzidło kościelne dobrze znam, ale jest tam jakaś taka cząstka drewniano, delikatnie osłodzona, która jest mi zupełnie nieznana. Jednak cała ta mieszanka jest taka wytrawna i myślę, że mogłaby się sprawdzić na taki właśnie deszczowy dzień. Kolejne pytanie, czyli perfumy, które kojarzą Ci się z wiatrem. Ostatnio testowałam takie perfumy
a były to perfumy Nord du Nord od marki Vienna Blood, czyli marki, którą bardzo lubię. Nie testowałam jeszcze zapachu od Vienna Blood, który byłby przeciętny, nawet zapachem powyżej przeciętnej. Wszystkie są bardzo powyżej przeciętnej albo świetne. W tej kategorii zapachów jesiennych też mogłabym powiedzieć o zapachu palenizam, zwłaszcza, że mamy w tym zapachu śliwkę, whisky, drewno, ale już o tym zapachu mówiłam, więc nie będę o nim dzisiaj mówić. Zapraszam do innego filmiku, dokładnie jednego. Ale dzisiaj Nord du Nord. To jest jeden z niewielu zapachów morskich, czy okołomorskich, które mogłabym nosić. Ten zapach pachnie jak październik gdzieś na wybrzeżu w Europie Południowej, na przykład w Grecji. Ten zapach jest delikatnie osłodzony, więc nie przytłacza mnie taką mocną morskością. To nie jest głębina morska. To nie są wodorosty. To jest po prostu taki wietrzny, ale jeszcze ciepły dzień na przykład greckim wybrzeżu. Zapach piękny i bardzo pode mnie, mimo że zapachów morskich nie lubię. Ale tutaj mówię cały czas o morskości. A tak naprawdę jest to zapach powietrza, wiatru. Ten zapach jest świeży, ale też trochę słodki, trochę balsamiczny, no i trochę morski. Absolutnie jest to zapach jesiennego wiatru, z tym, że w troszkę cieplejszym klimacie. Kolejne pytanie, i to jest pytanie łatwe, brzmi ono: najlepsze perfumy do sweterka. Narciso Rodriguez i Narciso Poudre. To jest zapach, który ostatnio kupiłam i faktycznie noszę go do białego, puchatego sweterka. Świetnie otula dzięki swojemu piżmu, ale też nie jest ugładzony, bo on ma takiego malutkiego pazurka. A mówiłam o tym zapachu, poświęciłam mu cały osobny odcinek, więc zapraszam do niego, jeżeli chcecie się o nim coś więcej dowiedzieć. W każdym razie perfumy świetne do sweterka, do kaszmirowego szala, do czapki, do płaszcza wełnianego. Świetnie się komponują z takimi cięższymi, naturalnymi materiałami. Kolejne pytanie. I tutaj też miałam kilku kandydatów. Ostatecznie padło na zapach Réjouissance od marki Yes for Love. To jest zapach, który poprawia nastrój, bo jest w nim wiele słodkości. I te słodkości są takie sympatyczne i takie wesołe i takie niezobowiązujące. Świetnie się go nosi w takie szaro-bure dni, bo wspaniale rozświetla takie dni. Absolutnie piękny, trochę w stylu arabskim, ale w świetnej jakości. Ja ten zapach bardzo, bardzo lubię na jesień i właściwie noszę go chyba tylko jesienią. Kolejny zapach, jesienne perfumy Gourmand czy Gourmand. To będzie może troszeczkę zaskoczenie, bo powiem o Nazomato Baronda, czyli tym zapachu. Zaskoczeniem może być tutaj to, że nie każdy kojarzy sobie ten zapach z gourmandem, ale jednak gourmandem ten zapach jest, bo mamy tutaj słodkie drewna i słodkie zawiesiste alkohole. Też piękny zapach, piękny gourmand. Bardzo elegancki. Ja ten zapach często noszę na wesela i na śluby, bo podoba mi się, jak bardzo jest elegancki, słoneczny, przyjazny. Nie jest to zapach dziwny. No i właśnie takim mógłby być jesiennym, przyjaznym gourmandem. Kolejne pytanie to perfumy na Halloween. I tutaj było dwóch kandydatów, bo miałam w głowie Poison od Diora, ale jednak Poison jest troszkę takie optymistyczne, bo jest tam tak troszkę słodziej, jest tam troszkę miodu, jest tam troszkę takiego wrażenia wręcz słodyczy gdzieś w bazie, ale Halloween kojarzy mi się bardzo mrocznie. I nie mam mroczniejszych perfum w mojej kolekcji niż Jesus del Pozo in Black, czyli te perfumy. To jest wiśnia, ale podana w bardzo mroczny sposób. Te perfumy są wytrawnie słodkie, to nie ma zupełnie sensu,
ale są bardzo mroczne i bardzo mi się kojarzą z Halloween. Też o nim, o tym zapachu już sporo mówiłam. Ostatnie pytanie, jakie nuty zapachowe koniecznie muszą znaleźć się w perfumach na jesień? Róża, bo róża musi się znaleźć wszędzie, bo uwielbiam róże, więc oczywiście, że powiem, że róża. Ale lubię też śliwkę, lubię słodkie kadzidła i lubię słodkie alkohole. Śliwkę lubię, bo śliwka kojarzy mi się bardzo mocno z takimi słodkimi, sympatycznymi, jesiennymi perfumami. Natomiast nie zamszowa śliwka. Zamszowa śliwka kojarzy mi się już bardziej z zimą. Na mojej skórze to połączenie zamszy i śliwka jest troszkę przyciężkawe i lepiej sprawdza się w zimie niż jesienią. Słodkie kadzidła, bo uwielbiam słodkie kadzidła. W mojej głowie słodkie kadzidła mają kolor taki ciepłożółty i też dla mnie ciepłożółty kolor ma w ogóle jesień, więc bardzo dobrze mi się komponują. Natomiast jeżeli chodzi o słodkie alkohole, to słodkie alkohole w mojej głowie mają kolor taki miodowy i też świetnie komponują się z jesienią. Więc wszystkie te nuty, czyli śliwka, czyli róża, czyli taka wesoła żółć tych kadzideł i miodowy kolor tych słodkich alkoholi, jakoś tak świetnie się razem spajają w bardzo jesienne barwy. A ja często też widzę zapachy barwami, więc jakoś mi to wszystko się dobrze spaja i pasuje razem do jesiennych zapachów. To są moje odpowiedzi na ten tak, ale napiszcie mi też swoje odpowiedzi na dole w komentarzach. A na razie się z Wami żegnam, widzimy się za tydzień, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!